Ma 74 lata i z każdym rokiem coraz więcej medali. Józef Różalski, ostrowczanin, podczas Mistrzostw Świata w sportowym ratownictwie wodnym zdobył 2 złote oraz 3 srebrne krążki. Dla pana Józefa, który jest wyjątkowo ambitnym sportowcem, tak zacne osiągnięcia to nie jest szczyt możliwości. Jechałem z takim przekonaniem, że wygram trochę więcej w tym, bo nawet liczyłem na 5 złotych medali. No, okazało się, że trochę przygotowania przed całym wyjazdem były pokrzyżowane. Ale niezależnie od tego też uważam, że za sukces duży. 5 medali na Mistrzostwach Świata w Australii, w których udział w różnych kategoriach wiekowych łącznie wzięło ponad 4000 zawodników, to imponujący sukces. Ponadto nadal nie został pobity rekord świata na 50 metrów w holowaniu manekina, ustanowiony właśnie przez ostrowczanina. Konkurencje są bardzo trudne, ponieważ w przybliżeniu powiem tak, żeby zobrazować holowanie manekina, którego trzeba wyciągać z głębokości 3 metrów, waży około 70 kg i później z nim jeszcze startować i szybko pływać do mety. Także jest to naprawdę duży wysiłek. Józef Różalski, sportowiec i godny reprezentant Polski na zawodach w różnych zakątkach świata, to też wielki patriota. Mistrzostwa Świata w Australii odbywały się w czasie obchodów w naszym kraju setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Fakt ten sportowiec osobiście uczcił. Postanowiłem te 5 medali, które uzyskałem, zadedykować na setną rocznicę niepodległości Polski. I myślę, że tośmy bardzo zaznaczyli tam w Australii, zdjęcia z flagami i tak dalej. Było naprawdę bardzo sympatycznie. Spotkanie z Polonią. Liczne sukcesy Józefa Różalskiego docenia poseł Andrzej Kryj. Chciałbym przekazać panu flagę jubileuszową, flagę od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wiem, że ta flaga będzie otaczana przez pana z ogromnym szacunkiem i jest pan człowiekiem, któremu ta flaga naprawdę bardzo, bardzo się należy. Gratuluję jeszcze raz. Poseł oprócz sportowych osiągnięć wysoko ceni wyjątkową patriotyczną postawę Józefa Różalskiego. Zawsze, kiedy reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata, zawsze jest tam obecna biało-czerwona flaga, zawsze podkreśla, że jest Polakiem. W tym roku, tak jak powiedział, zadedykował te swoje 5 medali Polsce w jej stulecie niepodległości. To jest taki wspaniały przykład, który powinniśmy naśladować. On powinien być dla nas wzorem. Dlatego cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Poseł Andrzej Kryj podkreśla, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości wspierać sportowca m.in. w pozyskiwaniu środków na udział w kolejnych zawodach.